Michał Nowak, zapraszam na sport. W meczu siódmej kolejki Betclic trzeciej ligi Broń Radom przegrała na wyjeździe z rezerwami Wisły Płock aż 1-5. W poprzednich spotkaniach Radomianie zanotowali 2 zwycięstwa, 3 remisy i ponieśli 1 porażkę. Mecz z drugim zespołem Wisły Płock rozpoczął się dla Broni znakomicie, bo już w drugiej minucie gola zdobył Adrian Dziubiński. W 10 minucie mogło być 2-0, ale Sebastian Kobiera nie wykorzystał rzutu karnego. Przed przerwą Wisła odpowiedziała jednym trafieniem i po 45 minutach był remis 1-1. W drugiej połowie rozwiązał się worek z bramkami. Strzelali już jednak tylko gospodarze, którzy zdobyli aż 4 gole i wygrali ostatecznie 5-1. Po 7 kolejkach Broń Radom zajmuje 11 miejsce w grupie pierwszej Betclic trzeciej ligi. Uroczysta inauguracja nowego stadionu w Przysusze za nami. Modernizacja pochłonęła ponad 22 miliony złotych. Miejscowy Oskar rozegrał sparing z Radomiakiem Radom. Mecz sparingowy pomiędzy czwartoligowym Oskarem Przysucha a ekstraklasowym Radomiakiem Radom otworzył zmodernizowany stadion w Przysusze. To jest marzenie kilku pokoleń i młodych, i starszych Przysuszan, którzy marzyli o takim obiekcie. Dzięki zaangażowaniu środowiska piłkarskiego, samorządowego udało się pozyskać dostateczne środki rządowe, aby to marzenie spełnić. Przebudowa stadionu w Przysusze trwała ponad rok. To jest przede wszystkim obiekt miasta i gminy Przysucha i to jest nasze największe przedsięwzięcie na przestrzeni ostatnich kilku lat, więc bardzo się cieszymy, napawa nas ogromną dumą fakt, że po wielu latach możemy wreszcie cieszyć się imponującym obiektem, bo myślę, że robi wrażenie i że to jest świetna wizytówka naszego miasta. Koszt modernizacji stadionu w Przysusze to ponad 22,5 miliona złotych, z czego 17 milionów to dofinansowanie rządowe z programu Polski Ład. Pozostałe środki to wkład własny gminy. Oprócz przebudowy głównej płyty boiska pojawiła się infrastruktura lekkoatletyczna. Wybudowane zostały też nowe trybuny i oświetlenie. To jest jeden z piękniejszych obiektów sportowych w tej części Mazowsza. Na pewno będzie służył tym zespołom tutaj z Przysuchy, ale z pewnością też zespołom z okolic i z powiatu Przysuskiego. Ma on służyć wszystkim. Wiemy, że dzisiaj Oskar Przysucha występuje na poziomie czwartej ligi, Syty Król Mazowieckiej czwartej ligi, rozgrywki na bardzo wysokim poziomie. Wydaje mi się, że wszystkie zespoły, które będą tutaj przyjeżdżały z tej klasy rozgrywkowej, będą zazdrościły takiego pięknego obiektu. Ja życzę klubowi, żeby przede wszystkim godnie reprezentował na arenie Mazowsza swój miasto, powiat i klub. Gospodarzem obiektu będzie czwartoligowy Oskar, który w przyszłym roku będzie obchodził 60-lecie. Celem klubu na ten sezon jest utrzymanie w rozgrywkach. Spokojnie utrzymanie przede wszystkim, dobra gra zespołu, bo to jest najważniejsze. No i liczymy, prawda, w tym momencie na ten nowy obiekt, że będzie mogło przechodzić więcej kibiców, będą się cieszyli z gry zawodników, z wyników. Dla lokalnej społeczności otwarcie stadionu i sparing z ekstraklasowym Radomiakiem to było prawdziwe święto i zgromadziło na trybunach tłum kibiców. Zieloni wygrali z Oskarem 2-1. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.